Niech będzie wychwalony Jezus Chrystus. Spotykamy się przy ołtarzu Pańskim na mszy świętej odprawianej w rycie trydenckim. Dzisiaj w tym rycie jest tak zwana niedziela pasyjna. A szczególna intencja to jest prośba do Jezusa Miłosiernego w intencji prosy Beracy z rodziną o nawrócenie do Pana Boga. Oh.
Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz łowiu z krowy, którymi sprawia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samym siebie, jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Verbum Domini. Deo gratia.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. W owym czasie Jezus powiedział: Kto z was udowodni mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Odpowiedzieli mu Żydzi: Czyż nie słucha, niesłusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i jesteś opętany przez złego ducha? Jezus odpowiedział: Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie. Ja nie szukam własnej chwały. Jest ktoś, kto jej szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy. A ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Kim ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym, ale jest Ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem, ale tego nie znacie. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja go znam i sława jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałaś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Werbum Domini. Uczony w piśmie i że będzie zabity.
gdy święty Piotr zaczął robić wyrzuty i zastrzeżenia z powodu takiej zapowiedzi: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie, padają pod adresem apostoła ostre słowa Jezusa: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz na sposób Boży, lecz na ludzki. W tym samym duchu wypowiadał się później święty Paweł w swoim pierwszym liście do gminy chrześcijańskiej w Koryncie. Przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszczeć słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, i niczego więcej nie znać, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. A trzeba pamiętać, że słowa te wyszły spod pióra apostoła już po zmartwychwstaniu Chrystusa i po jego niebowstąpieniu, a więc już po zwycięstwie Chrystusa i jego triumfie nad śmiercią i szatanem. Niektórzy obecnie wiążą naszą wiarę już tylko z Chrystusem Wielkiej Nocy, z Panem Życia, który zasiada po prawicy Ojca Niebieskiego, a krzyż pragną ukryć w zakamarkach kościołów i starych klasztorów, aby nie wprowadzał nas w stres, nie przypominał o cierpieniach i śmierci, nie straszył niepowodzeniami w budowaniu szczęśliwej cywilizacji konsumpcji, nie stawiał znaku zapytania pod adresem różowych wizji wszelkiego dobrobytu i niezawodnego powodzenia na tym świecie. A jednak uważne czytanie Ewangelii o Chrystusie zmartwychwstałym każe nam się zastanowić. Najpierw pewna legenda związana ze świętym Marcinem, owym rzymskim legioniście, który będąc w wojsku przyjął chrzest i dzielił się tym, co miał, a nawet tym, co nosił na sobie z biednymi. A potem został głosami ludu wybrany na biskupa w Galii i w średniowieczu zwłaszcza był w ogóle wzorem oddanego duszpasterza. Otóż legenda powiada, że świętemu Marcinowi miał się ukazać szatan pod postacią Chrystusa. Święty nie dał się jednak zwieść. Gdzie masz swoje rany? Zapytał się. Ten rzekomy Chrystus nie nosił na rękach, nogach i w boku ran swojej męki. To był Chrystus fałszywy. A Ewangelia według świętego Jana zanotowała znane wydarzenie związane ze świętym Tomaszem, apostołem, którego inni apostołowie powiedzieli, że zmartwychwstały Chrystus odwiedzi w wieczerniku. Tomasz postawił wówczas warunek: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu kości i nie włożę palca swego w miejsce kości i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzy. Dopiero gdy tak się stało, Tomasz uwierzył w Chrystusa i to wiarą pełną i adekwatną. Pan mój i Bóg mój. Właśnie Chrystus, Pan mój i Bóg mój, nie pomimo jego śmierci na krzyżu, ale w związku z jego męczarną i okrutną śmiercią na krzyżu. Siostry i bracia, w naszej żywobrządku trydenckim na zakończenie po błogosławieństwie celebracja przechodzi jeszcze raz tutaj na tę bliższą mi stronę ołtarza i odczytuje po cichu, bo tak nakazują rubryki, początek Ewangelii.
świętego Jana, gdzie umieszczone jest owo znane stwierdzenie, a słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Syn Boży stał się człowiekiem. I to nie jest tylko jakaś wzniosła filozofia o naturze ludzkiej w osobie Chrystusa, ale jest to konkretna prawda, że Chrystus wszedł w realną ludzką sytuację, przyjął pełną kondycję losu człowieka. A cóż dowiemy się o człowieku, dopóki będziemy unikać spojrzenia na jego los bez iluzji, aż do krańca ludzkiego losu, dopóki nie dotkniemy dna jego gruchości i przemijalności, dopóki będziemy zakrywać twarz na widok otchłani jego śmierci. Cóż byśmy dowiedzieli się o człowieku? To prawda, że tkwi zawarty w naszej osobie obraz Stwórcy, który określa wielkość i doskonałość człowieka, nasze podobieństwo do Boga. O tym czytamy już na pierwszych kartach Pisma Świętego. Ale jest w nas nie w drugim biegu, owa ciemność, zraniona strona ludzkiego losu, bezsilność, słabość, grzeszność, ból, samotność i wreszcie dno śmierci. Oto człowiek. Tak tłumą przedstawił Jezusa Piłat, wskazując na człowieka, który po okrutnym biczowaniu zamienił się w bryłę krwawego mięsa. Oto człowiek. Podobnie wyglądają ludzie karani w łagrach i obozach koncentracyjnych, przesłuchiwani w więzieniach. Tak wyglądają ofiary katastrofy lotniczej i katastrof kolejowych. Jezus związany powrozami i przesłany jak rzecz od Adnasza do Kajfasza. Oto bezsilni chorzy w bólach i półświadomości. Pamiętam z dawnych czasów jeszcze kleryckich, odwiedziliśmy dom opieki dla dzieci w głębokim debilizmie. To było w Pęklinie, w małym miasteczku, gdzie właściwie każdy spacer wyprowadzał nas od razu poza miasto. I właśnie poszliśmy odwiedzić ten zakład, niejako pewien element naszego spaceru. My tutaj studenci od tych przemądrzałych dyskusji i wygodnych nabożeństw weszliśmy w strefę cierpienia życia zredukowanego, gdzie 20-letni ludzie leżeli w łóżeczkach w ciele małych dzieci. Albo byli ludzie wydający nieartykułowane okrzyki. I wówczas to doświadczenie, ono stało się dla nas niespodziewanie przejmującymi rekolekcjami. Poszliśmy z ciekawości, a sięgnęliśmy doświadczeniu dna człowieka. A iluż chodzi pośród nas ludzi wydrążonych wewnętrznie z wszelkiej nadziei i oddanych na pastwę rozpaczy, opuszczenia, zawiedzionej miłości, zniewolonych nałogami.
przecież optymizmowi naszego wieku, który przecież tak niedawno się rozpoczął, nie postawił tu znak zapytania terrorystyczny atak na Nowy Jork w 2001 roku i prawie nie zmasakrował związane z nowym tysiącleciem optymistyczne obietnice i nadzieje na lepsze jutro. A te nadzieje czyż nie osłabia obecny kryzys? Czy zatem Chrystus, mąż boleści, nie wyraża głębokiej prawdy o człowieku i jego losie? Siostry i bracia, nie wierzę Bogu i nie wierzę ideologiom, które potrafią przetańczyć świat, nie zaznaczy jego bólów, które przedstawiają świat bez ran, bez blizn, bez oparzy, ofiarując jedynie lśniące powabę reklam i łatwiej happy endy, łatwego happy endy imprezowania. Bo przed ranami świata nie wolno nam uciekać i odwracać się od nich plecami, bo wtedy istotnie nie zobaczymy Chrystusa i głębokiej prawdy Jego krzyża. Rany Jezusa pokazują, że swoją solidarność z nami i naszym losem przeżywał bez dystansu. To solidarność z nami przywiodła go do złożenia ofiary z życia na krzyż. Oto nasz Bóg i nasz Pan. Siostry i bracia, żadnego dotkliwego cierpienia nie da się łatwo zmazać i zapomnieć. Są cierpienia, których po ludzku nie da się wytłumaczyć. Rany pozostają ranami. Dlatego jak żywą wodę w czasie posuchy usłyszymy w dzień Wielkanocy pozdrowienie Chrystusa przychodzącego do zalęknionych apostołów, zamykających się przed światem. Pokój wam. Ja nie zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Jezus przeszedł przez wrota piekła i śmierci i okazał, że miłość wszystko przetrzyma. Miłości Jezusa nie zatopią żadne cierpienia i zła. Ona jest siłą, która przeżyje także naszą śmierć i przebitymi rękami Zbawiciela zburzy jej wrot. I dlatego nigdy nie wolno nam wobec zła zachowywać się tak, jakby do niego należało ostatnie słowo. Nie bójmy się uwierzyć w miłości Chrystusa. Pan Jezus objawia się w ogniu krzyża płonącego miłością. Który z nas cierpiał rany Jezus Chrystus, zmiłuj się nad nami. Bóg z Boga.
wstąpił do nieba siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale swoich żywych i umarłych, a królestwo jego nie będzie końca. Wierzę w rozciętego żona i ożywiciela, od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odmienia uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski kościół, wyznajemy przez nam uszczelni grzechów i oczekuje strzeżenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Thank you.
Thank you.
25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą liturgicznie w tym roku będziemy obchodzić jutro, w poniedziałek 26 marca. Jest to Dzień Życia oraz Dzieła Duchowej Adopcji, szczególnie do duchowej adopcji. Zachęcamy i do nieustannej modlitwy za dzieci nienarodzone. Dzisiaj przypada także 20. rocznica utworzenia diecezji dorudzkiej oraz nominacji pierwszego biskupa dorudzkiego Andrzeja Wojciecha Soskiego. W naszych intencjach modlitewnych pamiętajmy o naszej diecezji i ich pasterze. Dzisiaj po mszy świętej wieczornej o godzinie 18:30 zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców klas, dzieci z klas drugich szkół podstawowych przygotowujących się do przyjęcia pierwszej komunii świętej. W środę o godzinie 17:30 nowena do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i nabożeństwo szkablerzy. W czwartek 29 marca w łączności z wieczorną mszą świętą o godzinie 18:00 zapraszamy na spotkanie młodzież klas trzecich gimnazjum, którzy przygotowują się w tym roku do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa. W piątek 30 marca tradycyjna procesja drogi krzyżowej ulicami Torunskiej Starówki pod przewodnictwem biskupa torunskiego Andrzeja Suskiego. Początek nabożeństwa o godzinie 17:00 w kościele garnizonowym. Następnie ulicami Szumana, Świętej Katarzyny, Rynek Nowomiejski, Nowej Jadwigi, Szaroną i Szajarską do katedry Świętych Janów. Nabożeństwo zakończy msza święta w Torunskiej Katedrze o godzinie 18:00. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwie. W związku z powyższym u nas w kościele w najbliższy piątek nie będzie nabożeństwa drogi krzyżowej, jak również wystawienia Najświętszego Sakramentu i adoracji. W sobotę 31 marca w naszej parafii Dzień Spowiedzi Świętej Wielkanocnej z udziałem zaproszonych kapłanów. Przed południem okazja Spowiedzi Świętej od godziny 7 do 7:30 i od 8 do 8:30 oraz po południu od godziny 17 do 18 i od 18:30 do 19:30. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym jako przygotowanie nas do uroczystości paschalnych w noc Zmartwychwstania Pańskiego w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 16:00. Za udział w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żal można uzyskać odpust zupełny. Za tym niedziela palmowa Męki Pańskiej, uroczysta procesja z palmami w kościele o godzinie 10:00, poświęcenie palm podczas każdej mszy świętej. W przyszłą niedzielę, 1 kwietnia po mszy świętej o godzinie 11:30 zapraszamy na kolejną katechezę dla dzieci z klas drugich szkół podstawowych przygotowujących się do przyjęcia pierwszej komunii świętej, obecność obowiązkową. W zakrystii i biurze parafialnym można pobierać kartki do spowiedzi świętej wielkanocnej, obowiązek przystąpienia do spowiedzi świętej przynajmniej raz w roku jest zapisany w przykazaniach kościelnych. Stwierdzenie tego faktu jest niezbędne do wydania w przyszłości przez parafię zaświadczenia, że dany wierny jest praktykującym katolikiem. Biskup Toruński, a także synod diecezjalny podtrzymuje dotychczasową praktykę w tej sprawie, niezbędną zwłaszcza w większych parafiach. Przed kościołem do nabycia kolejny numer tygodnika niedziela oraz miesięcznie nasza marka. W przyszłą niedzielę zbiórka do kruszek na kwiaty do grobu pańskiego. Ah.
Cum Spiritu Tuo.